Witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentystu w Podkowie Leśnej i chcę zaprosić na wspólne studium Pisma Świętego. Wspomnę, że w tym sezonie studujemy zagadnienie odpoczynku w Chrystusie, a temat dzisiejszego studium to Niespokojni i Buntowniczy. Razem ze mną, tutaj w studiu obecni, są moi przyjaciele Ewa, Zbyszek i Błażej. A ja mam na imię Mariusz. Zanim rozpoczniemy nasze spotkanie z Bogiem, z Jego słowem, chcemy jeszcze wspólnie modlić się o Jego błogosławieństwo, Jego mądrość dla nas i dla tych wszystkich, którzy będą nas słuchać. Pomóżmy się. Nasz drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Za te przykłady, jakie przyszły na ludzi w minionych wiekach, na Twoje spojrzenie, na te, na ich zachowanie, prosimy Cię, Panie, abyśmy potrafili odnaleźć w nich siebie, potrafili zaobserwować to złego w naszym życiu, co się dzieje, podobnego do tego, co jest opisane, i abyśmy, Panie, nie popełniali tych samych błędów. Prosimy, pouczaj nas i prowadź nas, kiedy będziemy otwierali Twoje słowo. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Sięgamy dzisiaj do historii starożytnej, do wydarzeń, które działy się dawno, dawno temu, w 15 wieków przed Chrystusem. Naród żydowski opuścił niewolę egipską, wędrowali w kierunku Synaju, tam przeżyli szczególne doświadczenie, stali się też szczególnym ludem, stali się ludem Boga, ponieważ zawarli z Bogiem przymierze, otrzymali też yy, Prawo Boże, przekazania, które były podstawą przymierza. Moi drodzy, kiedy myślę o tym wszystkim, co przeżyli, wydaje mi się, że w pewnym momencie już pewnie byli bardzo, bardzo zmęczeni i o niczym tak nie marzyli, jak o celu swojej wędrówki o tym, żeby już odpocząć właśnie w Kananie. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Po tym, co wspólnie przeżyli, co przeżyli z Bogiem, po tych cudach, których doświadczyli, wydaje się, że teraz już prosta droga do Kanaanu, będąc pewnie obietnic Boży, będąc świadomi Bożej mocy, moi drodzy, i nagle coś się dzieje. Mamy tutaj bardzo ciekawą historię. Chyba to jest ta pierwsza historia, kiedy wydaje się, że coś bardzo mocno się zepsuło. Czy ktoś z was mógłby tam tą historię przybliżyć? Bo Pismo Święte mówi, że w pewnym momencie zaczęli utyskiwać, zaczęli, a ukazywać jakieś takie zniecierpliwienie. Na czym polegał ich problem? Może odczytam trzy pierwsze wersety jedenastego rozdziału czwartej księgi mojżeszowej. Korzystam z przekładu ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich. I zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza. Gdy Mojżesz pomodlił się do Pana, ogień wygasł. Miejsce to nazwano tabera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. Wyruszyli spod synaju i widzimy tutaj takie pierwsze niezadowolenie. Tak jak tutaj jest powiedziane, bezpodstawnie niezadowolonych. Bo Pan Bóg cały czas troszczył się o nich, to jakie mieli przejawy tej Bożej opieki, ale byli w drodze, nie byli, nie osiedli jeszcze tam, gdzie chcieli już być. Być może to miało jakiś wpływ, że tak niezadowoleni byli, ale widzimy tutaj, że bezpodstawnie utyskiwali i to się nie podobało Bogu. Hmm. Właśnie Boże, jak to jest bezpodstawnie, gdybyś cały czas jadł to samo. Do domu wracasz każdego dnia po pracy i, 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 i mam na, na siadanie na obiad, na kolację. No rozumiem, tydzień, dwa tygodnie. Co dalej? No zdarzyło mi się, że kiedy mieszkałem w akademiku, to przez miesiąc, przez dwa miesiące zadałem tam kilogram czy dwa kilogramy kaszymany. Jadłem miał tak codziennie mniej więcej. Yy, natomiast, no tak, oczywiście jadłem, jadłem również inne rzeczy. Wydaje się, że może tutaj odpowiedź trochę, troszeczkę znajdujemy w wersie czwartym. Początek przeczytam. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła porządliwość. I wydaje się, że kiedy ludzkie emocje są nieposkromione przez Pana Boga, kiedy ta grzeszna natura pracuje na pełnych obrotach, tak naprawdę nieważne, czy pan Bóg dałby im, y, dałby im tylko mannę, nieważne, czy dałby im ogórki, dynie, pory, ryby, mięso, cokolwiek by im nie dał, y, to by im nie wystarczało. Po prostu ludzka natura, ludzki egoizm y, domagałby się coraz więcej, coraz więcej. Tak, prawdopodobnie. A no właśnie tutaj przy okazji poznajemy egipskie menu. Tutaj jedli rzeczy, które są nam dobrze znane, więc tutaj chwalą sobie to, że w Egipcie były ryby, tak, i to jeszcze za darmo, a że były ogórki, dynie, pory. No, zastanawia mnie to, dlaczego w ogóle z tego Egiptu wyszli. Zbyszku, skoro było tak dobrze, była tak dobra dieta, ja się wcale nie dziwię, że kiedy Pan nie zmienia menu, to narzekają. Dlaczego wyszli? Że ja podejrzewam, że naprawdę to, co jedli, im smakowało. Tutaj nie widzę problemu. Problem polegał na tym, co... Co robili poza tym? I to, to, to bym powiedział, że byli wtedy niewolnikami. Że, jakby dobrze niewolnik pracował, to musiał być dobrze odżywiony, więc w tym momencie, jakby te podstawowe rzeczy, jak te mięso, ogórki, dynia, por, czosnek, były tam w jakimś ich zasięgu, więc to zaspokajało ich potrzeby, te, te najprostsze. Ale z drugiej strony wykonywali taką pracę, że w zasadzie już nawet tak, tak trudno mi sobie wyobrazić, bo w tym momencie mieli bardzo, naprawdę byli bardzo, bardzo obciążeni tą pracą. Więc jedyną radością, jakby tak popatrzeć w ich życiu, to było też i między innymi chyba jedzenie. I to im zostało utrwalone. także tak. Ale tak na wesoło to mówię. Faktem jest niezależnie od tego, że gdzieś zapomnieli o tym, co, co tak naprawdę spotykały się Egipci. Pozostało w pamięci to, co było te, to dobre, to przyjemne. A ludzki umysł, zdaje się lubi wypierać to, co jest negatywne i pozostawiać raczej dobre wspomnienia. Chyba dlatego wspominamy dobrze czasy szkoły, bo pamiętamy o znajomych, o tych różnych przyjemnościach, Innych aspektach. Nie pamiętamy o pracach domowych i wstawaniu rano. Tak, dziękuję. Bywa? Znaczy, nie <laughs> wiem, czy oni tak mieli pod dostatkiem tego, co wymieniają, co jest wymieniane w tym Egipcie, bo w końcu byli niewolnikami. i Jak była sytuacja, że trzeba było zaczęli się buntować, to mieli po prostu większy domiar dołożony, więc tutaj nie wiem, jak z dietą też było. Ja może znowu oprę się na tekście. Werset czwarty, po szósty i dziesiąty. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Iz Izraelici. Biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki i dynie, te pory, cebulę i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic. Przed nami tylko manna. I werset dziesiąty. Biadanie ludu w rodzinach, uwejść do namiotów, dotarło do Mojżesza. zbudziło to gniew Pana, a również Mojżesz uznał je za niegodziwe. I to chyba nie była dieta, tylko widzimy, co się działo. Wstawali sobie, bo tak, w rodzinach, najpierw niezadowolenie w rodzinach, gdzieś zaczęli wyrażać, a później jak to się odbywało? U wejść do namiotów, czyli co? Tak sobie y, y, rozmawiali sąsiedzi i to zaczęło, zaczął się bunt, bunt y, nasilać, ale chyba nie chodziło tyle o dietę, tylko o postawę. To nie chodziło o to, że chcieli mięsa, tylko ta ich postawa, widzimy jak to jest tutaj przedstawione, to był problem, problem tego niezadowolenia, takiej chęci narzekania, jątrzenia i, i to jest, nie, nie dieta. Natomiast tutaj widzimy, tak bym skontrastował, tylko postawę Eliasza, który przez prawie 3,5 roku, kiedy w czasie suszy był w Sarepcie Sydońskiej, jadł placki, jak czytamy, z oliwy i mąki, jakoś mu to nie przeszkadzało. Także jeżeli jesteśmy blisko Pana Boga, to nawet ta skromna dieta, będziemy z niej zadowoleni. Ja też komuś uzupełnię, że ci, którzy nas słuchają, żeby nie myśleli, że dietą na pustyni była kasza mamna, bo takie dzieci oczywiście można by się zbuntować i opaść sił, ale... Gdy przyglądamy się temu opisowi, czym, była, czym był ten pokarm z nieba, Pismo Święte mówi, że była to bardzo pożywna, pożywny pokarm, tak? który miał nawet całkiem dobry smak, bo smakował jak placek, placek bodajże z miodem. Tak? Więc nie było to takie złe. Oczywiście nie dieta, ale być może coś o wiele głębszego było przyczyną. Tej postawy. No i właśnie widzimy, że też ten niepokój, który pojawił się w obozie izraelskim, a to to nie, było, to nie był mały zbół 40-osobowy czy nawet 100-osobowy. To było kilkaset tysięcy ludzi, więc wyobraźcie sobie, bądźcie przywódcami dla społeczności setek tysięcy niezadowolonych, zbuntowanych, wyrażających w sposób otwarty swoją niechęć, swoją złość. To było bardzo trudne zadanie. Chciałbym nam zatrzymać się nad pewnym fragmentem. Ewa przeczytała ten fragment w moim przekładzie. Tam ta grupa ludzi jest nazwana pospólstwem, że była grupa takich troszeczkę prowodyrów. Ludzi, którzy jakby nie należeli bezpośrednio do samego Izraela, która się przyłączyła do nich i gdzieś tam w tym narzekaniu oni zapoczątkowali ten, ten bunt. Ale okazuje się, że e, znaleźli posłuch. Dla mnie to jest niezwykle ważne od strony takiego pewnego mechanizmu, który sprawia, że, że jeżeli pozwolimy, że ktoś w naszym otoczeniu będzie w jakiś tam sposób destruktywnie działał i nie postawimy temu jak gdyby, tamy, to może doprowadzić do tego, że to się rozleje. I, I to jest bardzo interesujący właśnie taki przykład, że nagle pojawi się mała grupka, która szemrze, która narzeka i nagle to się jak, jak zaraza, zaczyna jak ogień rozszerzać po całym obozie. Więc ważne jest, że to nie jest tak, że cały naród całkowicie był jakby. Tam się coś tliło, jakieś tam niezadowolenie i tak dalej, to tak długo trwa. I jakby ta zapałka podwolona została pod ten bardzo suchy ogień, że zabrakło tego po prostu czynnika, który by go powstrzymał. Ale to też jest pewien mechanizm pokazany, że warto być bardzo czujnym i zwracać uwagę na to, co, co słuchamy, co przyjmujemy, czy akceptujemy, czy też nie. W poprzednim sezonie studiowaliśmy. O przymierzu, o tym jak Bóg zawierał kolejne przymierze z kolejnymi osobami, później z narodem izraelskim, i mówił, że mają być kim? Królewskim kapłaństwem. W Nowym Testamencie też apostoł Piotr mówi o tym, że wierzący mają być kim? Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. I co? Co to, co to znaczy? Taka postawa. Jaka ma być postawa? Tutaj widzimy jaką postawę. Takiego pospólstwa, to co, co Zbyszek w tym przekładzie, tutaj w moim, w moim przekładzie, co zostało oddane, takie szumowiny, czyli taki, takie pospolite bardzo zachowanie, takie, um, takie przaśne. A mieli być kim? Tym królewskim kapłaństwem. Zobaczmy na przykład, jeżeli teraz popatrzymy na jakiś dwór królewski, czego się oczekuje, jakiego zachowania, jakiej dystynkcji. Tutaj widzimy, że nie dorastali do tego i to był mhm. cały problem. Ta kwestia zachowania tego, kim byli, w jaki sposób... No, to za tym szło później, to narzekanie, utyskiwanie. To nie było godne tego, do czego zostali powołani. Tak, ale w końcu Pan Bóg wysłuchał modlitw i dał im to, czego potrzebowali. Tak nieraz myślę o swoim życiu, być może macie podobną refleksję. Gdyby Pan Bóg wysłuchał wszystkich naszych modlitw, to czy to by nam wyszło na dobre za każdym razem? Bo w tym przypadku ta prośba, ta chęć jedzenia mięsa, którą Pan Bóg zresztą spełnił, powiedział, nie tylko będziecie mieli jeden dzień mięsny w tygodniu, nawet nie tylko 10 dni w miesiącu, ale 30 dni będziecie jedli mięso i wiemy, że potem. Cierpieli, umierali, mając jeszcze resztki mięsa, jak mówi Pismo Święte, między zębami. Czyli nie zawsze nie zawsze to, co prosimy, wychodzi na zdrowie, aczkolwiek nieraz Pan Bóg dopuszcza, aby pewne rzeczy, których tak bardzo pragniemy, no, spełniły się zgodnie z naszym życzeniem. Wydawało się, że już ten problem został zażegnany. Tak? Wiemy, że miał to tragiczne skutki, powinno to sytuację uspokoić, rozładować. Jeden bunt się kończy i czytamy o tym, że. Pojawia się kolejny problem. Myślę, żeby, że warto zajrzeć do Księgi Liczb, do 12 rozdziału i pierwsze trzy wersety, dlatego że za chwilę Mojżesz musi się zmierzyć z kolejnym poważnym problemem. 12 rozdział, 1 do 3. Może jeszcze zanim do tego przejdziemy, to historia toczy się dalej. Mojżeszowi też już brakuje sił i zaczyna narzekać. Panie Boże, no już, już mam dosyć z tym ludem. Jakoś ulżyj mi. I co wtedy Bóg polecił? Żeby powołać pewne osoby do pomocy. Miało to być 70 starszych, takich zaufanych osób. I tam objawia się między innymi dar prorokowania. Zbierają się w namiocie. Okazuje się, że dwie osoby gdzieś są w oddzieleniu i też prorokują. I w tym momencie Jozue, który był pomocnikiem Przychodzi do Mojżesza, mówi, dlaczego oni nie są tutaj, dlaczego prorykują. I zobaczmy na postawę Mojżesza. Czyżby, czyżbyś był o mnie zazdrosny, odparł Mojżesz, oby cały lud pana zamienił się w proroków. Tak, aby pan złożył na nich swego ducha. I tu się zaczyna właśnie jakby podłoże tego następnego problemu. Bo co się dzieje? Widzimy, że Miriam z Anno, z, z Aaronem są zazdrośni o to, że coś się dzieje, że ktoś inny staje się też przywódcą. No właśnie, posłuchajmy posłuchajmy tego sprawozdania. Rozdział 12 Księgi Liczb, od 1 do 3. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. To jest niezwykłe to wtrącenie, które ukazuje Mojżesza jako przywódcę, jego charakter. Mojżesz był człowiekiem niezwykle skromnym. Tak? Ta postawa wcześniej, on kiedy zauważył, że są inni, którzy są też przez Pana Boga hojnie obdarowani, nie ma pretensji. Mówi, niech wszyscy mają to, co ja mam. Niech Pan Bóg też na inny złoży swego ducha. Ale właśnie o co chodziło w tym konflikcie? To jest jakiś konflikt rodzinny, bo tutaj zarówno Miriam, jak i, i Aaron, to były osoby najbliższe Mojżeszowi. Nic nie wiemy wtedy już o rodzicach. Być może rodzice tych, tej trójki nie żyli, ale nagle właśnie bierze sobie Mojżesz za żonę kobietę, kobietę obcoplemienną. Być może, być może to był problem w tamtej kulturze i brat, i siostra, Poczuli, że nie jest to najlepszy wybór i być może to było powodem tego konfliktu kolejnego, z którym się musiał Mojżesz zmierzyć. Tak przynajmniej sugeruje ten tekst. Że Ewa, Ewa przeczytała fragment wcześniejszy i on jakby troszkę zmienia nam kierunek spojrzenia mm -hmm. na tą całą sytuację, bo nie wiem, czy Aaron i Miriam zostali obdarzeni Duchem Świętym w ten sposób, jak zostało obdarzeni z tych 70, więc podejrzewam, że niewypowiedziany żal do Pana Boga, my tutaj działamy, my tu jesteśmy zaangażowani, jesteśmy bardzo blisko, a ty wybierasz tych spoza, z obozu, a, a nas omijasz. I gdzieś tam jakaś taka niedocenienie przez Pana Boga sprawia, że musimy jakoś to wyrazić. No i wyrażają to w tym momencie szukając jakiegokolwiek pretekstu. Pretekst się znalazł, bo jak ktoś chce uderzyć w psa, to pki się znajdzie. Więc w tym momencie majmy kuszytkę, która jest do tej pory nie przeszkadzało to nikomu, nie ma żadnej wzmianki, żeby to jakiś no typował problem. wczoraj się nie ożenił. Więc mhm. tutaj jest jakby taka przyczyna, w której jakby, jak tutaj, nawet trudno mi jest powiedzieć, dociec, bo bliska rodzina, są bardzo blisko z sobą, ale to też pokazuje na niezwykłość tego, tej ludzkiej natury, albo natury grzechu, który potrafi zniwelować uczucia, do, do najbliższej osoby, która dokonała bardzo wiele, którego byli bardzo blisko, w którym uczestniczyli, i nagle w pewnym momencie obróci się przeciwko tej osobie. A widzimy, że Miriam i Aaron wcale nie byli jakoś pominięci w tej służbie Bożej. W 15 rozdziale Księgi Wyjścia Miriam jest pokazana jako ta, która dowodzi, jakoś przewodzi kobietom w czasie, w czasie śpiewu, a Aaron to już w ogóle zostaje przez Pana Boga obdarzony. Ustanowiony arcykapłanem, tym, który ma ten. z którego rodu ma właśnie, mają być kapłani, więc mieli swoje zadanie, mieli swoje miejsce. Ale trochę podobnie jak, trochę podobnie jak Lucyfer, który miał, miał, miał dużo, ale chciał jeszcze więcej, ta, ta porządliwość znowu się obudziła, wydaje się. Ano właśnie, był arcykapłanem, Miriam była, miała dar prorokowania, przynajmniej ten dar się objawił i w jej życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że zawsze są dwa powody, kiedy coś robimy. Jeden to jest ten prawdziwy, a drugi to jest ten, który lepiej brzmi. I ten właśnie, ten, ten, ten pretekst, ten powód, że Mojżesz poślubił żonę kusytkę, lepiej brzmiał, być może też w uszach, uszach ludu, ale tak naprawdę widzimy, że chodziło, no chodziło o zwykłą zazdrość. I to jest, to jest niepokojące, że nawet, nawet nie raz społeczności wierzący w kościele, ludzie mogą sobie Zazdrościć, czy, czy, czy miejsca, czy funkcji, na którą Pan Bóg ich powołał. I ja wiem, być może, jak patrzymy na ludzi, którzy mają lepsze dary Ducha Świętego od nas, to też być może zaczynamy czuć się, czuć się źle i cóż, zamiast modlić się, próbujemy podkopać czyjś autorytet i czyjś duchowy dar. Zbyszku? Teraz dam też głos. Czy przypominacie sobie, jak wybierano chłopców do, do drużyny piłkarskiej, i jeżeli ktoś był na samym końcu wybierany, a nie na początku, to to nie działało tak pozytywnie na jego psychikę w jakimś tam stopniu. Zawsze się budził, a dlaczego mnie na końcu, czy ja jestem tak słaby i tak dalej? Proszę, to, ale to jest jako, nawet jako dziecko, pamiętam w tym sensie, że to, to, to oddziaływuje. Mhm. A pomyślmy o pracy. Dlaczego mojego kolego wybrali? On pracuje tak samo jak ja. Został szefem, został nagrodzony, a, a mnie ominęli. Coś mi się tu nie... No, i nagle ta myśl zaczyna się, i nagle z przyjaciela staje się naszym wrogiem. Nawet nic nie zrobił nam złego, ale sam fakt, że został jakby przeniesiony na lepsze stanowisko, dostał może pensję, może premię, powoduje, że budzi się w nas jakaś zazdrość, zawiść. To, to, tak. to jest dosyć często i bardzo często spotykane u, u, u ludzi w miejscach pracy. I w rodzinie, i w kościele również. Też. Też. Ewo? Na pewno to było znane ogólnie w Izraelu, co się wydarzyło z Mojżeszem, jak został uratowany, jak tutaj, jaką rolę Miriam odegrała. I widzimy, kiedy jest wyjście z Egiptu, no stanowią, ta rodzina stanowi pewną elitę taką. I co się dzieje? Czy to im zostaje zabrane? Nie. Tylko, że inni jeszcze dostają coś dodatkowo, więcej. Tutaj widzimy ten dar. Prorokowania, i, i jakąś rolę mogą odgrywać, kiedy trzeba zorganizować bardziej ten lud i w jakiś sposób zabezpieczyć też potrzeby ludzi. Może więcej osób do rozmawiania, do tłumaczenia pewnych rzeczy i że ktoś ma jeszcze mieć więcej. Tu jest zazdrość, tu jest problem. I kolejna interwencja Pana Boga. Bóg interweniuje, by w jaki sposób zamknąć ten bunt rodzinny, bo to rzeczywiście było bardzo gorszące. Jeśli się, kłócili się ludzie, którzy mieli tą największą odpowiedzialność i, i na których wszyscy patrzyli, to też udzielało się innym. Właśnie Pan Bóg znajduje, no wydaje się, troszeczkę niesprawiedliwe rozwiązanie. Bo je, oboje się buntowali, ale tylko, przepraszam, Miriam obrywa w tej historii. Wydaje się, że tutaj widać Bożą łaskę, że za każdym razem Pan Bóg w jakiś minimalny sposób stara się interweniować i tych, którzy się naprawdę już tak najmocniej zbuntowali, jakoś upomina. No i tutaj w tym przypadku rzeczywiście opcja ukarania również Arona jakoś tak tym, tym trądem miałaby też dalekosiężne konsekwencje. Jak chodzi być może o, tutaj o służbę świątynną. Wydaje się, że Pan Bóg pokazał ludowi, że nie toleruje tu jakiegoś, jakiegoś buntu, nawet wśród tych, tych najwyższych, najwyżej postawionych. I to miało być też przestrogą dla innych, żeby może lepiej zamiast czekać na karę, żeby po prostu nie powodować pewnych sytuacji. Tak, dziękuję. Ewa? Ten, ten fragment, który tutaj czytaliśmy. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli się wypowiadać przeciw Mejżoszowi. Może to wskazywać na to, że była jakby prowokatorką tego, albo prowodyrką tego buntu mogła być. I być może dlatego bardziej Bóg chciał ograniczyć i, i pokazać, żeby znalazła też swoje miejsce. Czyli jakby szesny. była i większa odpowiedzialność w tym przypadku. Być może Zbyszku jeszcze miałbyś Przypomina mi się postawa Arona, kiedy Mojżesz był na górze Synaj, odbierał przykazania i wtedy z jakichś tam powodów w pewnej chwili Zezwala nas wybudowanie tego cielca, nawet później, jak się tłumaczy, no wrzuciliśmy te wszystkie rzeczy do tego ognia, no i nagle wyłonił się nam cielec, no i znaczy tu jest pokazany troszeczkę Aaron od tej, z takiej strony, jakby no on nie należał do takich, Przywódców z natury. On był bardziej gdzieś tak z boku, bardzo lud na niego, bardzo silnie wpływał, jakby jest dosyć podatną osobą na działania osób trzecich, drugich. I w tym wypadku, wracając do tej wypowiedzi Ewy więc, yy, i Pisma Świętego w zasadzie, kiedy powiedziane jest, że. Miriam jakby była bardziej taką osobą zdecydowaną i nawet w swoim charakterze to pokazuje w momencie kiedy mamy to przejście przez morze, kiedy ona wstaje na, na czele kobiet i śpiewa tę pieśń, pokazuje, że ona miała taki bardzo silny charakter jako kobieta. Więc nie wykluczone, że gdzieś tam jakby ta kobieca ambicja tutaj zagrała taką dosyć znaczącą rolę, ale też pokazuje ludzką naturę. Jaka ona jest, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jak, bo na to patrzymy, jakby w spo, sposób taki bardzo ludzki, ale możemy na to spojrzeć jeszcze od strony tego zamiaru, za którym stał także szatan. Po, w tym sensie, bo nieraz mówię, niekiedy robimy rzeczy, w których szatan nas zaciera ręce, jeżeli takiej taki ten mówi, ależ mi się udało, bo ma bardzo konkretny cel. Chce doprowadzić do jakiejś olbrzymiej porażki. Z, Usunie, znaczy, żeby ludzie zeszli z właściwej drogi. Stosuję wszystkie możliwe sposoby, żeby mieć świadomość, że jeżeli coś czynimy, to nie jest tak, że to jest obojętne, ale w tym także uczestniczą, także walczymy że o, z nadziemskimi władzami. W tym momencie, w tych decyzjach naszych nieraz, nie jest tylko nasza osoba, mhm. ale także duch, który kieruje nami do podejmowania takich, a nie innych decyzji. W liczbie 12-11 czytamy tą odpowiedź Arona, kiedy zobaczył, co się stało z Miriam. Ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i, ściągnę i ściągnęli na siebie winę. I wierzę, że to była szczera skrucha Arona, ponieważ takie o, zgrzeszyliśmy, ale nie, takie wyznania, że nie chcę nie chce ponosić konsekwencji, to Pan Bóg nie przejmował się często takimi, takimi, takimi wypowiedziami. Natomiast tutaj wierzę, że Aron się faktycznie był skruszony i to wystarczyło. W tym przykład Miriam wystarczył mu, żeby on oczywiście nawrócił się. Tak i być może właśnie tego jest... Taki pozytywny finał akurat tej historii, tego buntu, Bóg przebaczył i Arnowi, i Miriam, a tak jeszcze przy okazji, Biszczuk, skoro mówiłeś o tym działaniu szatana, Jezus też mówi o tej zasadzie uderzą w pasterza, tak, a owce się roz, rozproszą. I myślę, że to jest często taka taktyka, właśnie uderzanie w przywódców zboru, kościoła, prawda, osłabianie ich, osłabianie ich rąk, ich motywacji, ich autorytetu to nie jest, to nie pochodzi od ludzi, chociaż ludziom się wydaje, że, że załatwiają jakąś słuszną sprawę w imię jakiejś wyższej sprawiedliwości, a tak naprawdę wiemy, że za tym stoi ktoś, kto stara się od samego początku ten lud Boży rozproszyć i nie pozwolić mu zrealizować jego celu. Kochani, wydaje się, że wszystko się już zakończy, ponieważ docierają, teraz dochodzimy do takiego ważnego momentu, kiedy pewnie powiedzieli hura, bo doszli już do, do brzegów, do, niemalże do granicy Kananu, więc są u celu, nie wiem, ponad rok minęło chyba od momentu wyjścia, czyli no całkiem dobrze im to poszło, mogło pójść lepiej, ale nie jest źle, a więc hura, hura docierają do granicy Kanaanu. I teraz już tylko wejść. No i właśnie, wchodzą czy, czy nie wchodzą, to jest taki ważny moment. Tutaj mogła się historia zakończyć, i mielibyśmy. Historię krótszą o 30, powiedzmy 8 lat. Jak? Co się wydarzyło dalej? A może właśnie, przypomnijmy sobie tę historię, bo, bo jest to pewien ciekawy fragment Pisma Świętego. Księga, licz 13, rozdział, może wersety od 27 po 33, gdyby ktoś z Was chciał je odczytać i przypomnieć nam. Opowiedzieli Mojżeszowie wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. I przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Chetyci, Jebuzyci i Amoryci, zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na ten wieść lud oburzył się na Mojżesza. Także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię, odważnie przekonywał i zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Wydaje się, że taka słuszna jakby taktyka, prawda? Często to jest jedna z taktyk prowadzenia wojen. Wysyła się zwiadowców, żeby ocenić siły wroga, jakieś możliwości i nie wiem, układ dróg. Obronność różnych miejsc, więc wydaje się, że postąpili słusznie, wysyłają 12 zjadowców. Tak pomyślałem, być może ci zjadowcy, nie wiem tego na pewno, reprezentowali 12 plemion izraelskich. Możemy się tylko tego domyślać. Więc oni zostają posłani, aby jako pierwsi zobaczyć ziemię obiecaną, i potem przynoszą sprawozdanie. Co jest, co jest niewłaściwego w tym sprawozdaniu? W zasadzie tak, tutaj widzimy, czytamy na początku tego 13 rozdziału, że to byli naczelnicy wśród synów izraelskich mm. z, tych, z tego każdego plemienia, natomiast faktycznie wydaje się, że to była taktyka słuszna, ale w Księdze Powtórzonego Prawa 1.22 czytamy, że to Mojżesz, jak sprawozdaje, że to wy przystąpiliście i, i powiedzieliście, że to lud przystąpił, wyślijmy mężów przed sobą, mm. aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość. Być może Pan Boże nie był taki. Pan Bóg powiedział, cały czas mówi ufajcie mi, nie troszcie się, po co macie wysyłać, po prostu wchodźcie. A tutaj wydaje, wydaje się, że ta niewiara ich, ich trochę zastopowała i zresztą później do hebrajczyków, że czytamy, że to właśnie z powodu niewiary nie mogli wejść. A no właśnie, to nie było takie negatywne do końca sprawozdanie. Jednak to, co Bóg im obiecał, to tam było. Wiadowcy to potwierdzają. Tak, więc... Dziecki problem w tym sprawozdaniu. No właśnie, wcześniej, żeby nauczyć pewnych postaw, to też tak nie przeszło po cichu, chociażby z Miriam, sytuacja. Była siedem dni poza obozem. Ludzie musieli się dowiedzieć, co się stało. I później, jakby już nie mamy żadnego sprawozdania o Miriam. Być może jej rola tutaj no, zmniejszyła się w tym momencie. Ale mamy kolejną sytuację. I co jest powiedziane, to 32 werset. Ci zwiadowcy, którzy oprócz Kaleba i Jozuego w ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzali. Czyli nie wiem, czy do końca było to mhm. prawdziwe, tylko po prostu ich nastawienie, znowu postawa buntu, rozpuszczali złe wieści. Czyli swoim spojrzeniem, w taki sposób, jaki, jaki efekt chcieli osiągnąć. W taki sposób przedstawiali to sprawozdanie. I widzimy to, co wcześniej już tutaj czytałam, że sprawozdanie było tak przedstawione, że ludzie na Mojżesza zaczęli nastawać i oburzać się. A ja próbuję ich po prostu rozumieć. Być może oni się przestraszyli, bo przecież spędzili tam w tej ziemi obiecanej najczęściej 40 dni, tyle trwał zwiad, więc dosyć szczegółowy. Spotkali się z ludźmi, którzy tam mieszkali, i kiedy popatrzyli na swoje możliwości i na ich możliwości, pewnie jest powiedziane, że poczuli się tak troszeczkę w porównaniu z nimi jak, jak szarańcza. Więc może, może po prostu u leży zwykły strach przed przeważającą siłą wroga, tak bym to określił. Co tylko, w tym złego? Tylko kwestia, jak to zostało zaprezentowane. Gdyby powiedzieli, że się boimy. Ale tutaj widzimy sposób prezentowania tego sprawił, że ludzie przeciwko Mojżeszowi się zwrócili. I to jest chyba problem. Pan Bóg chciał im dać ten odpoczynek w tej ziemi kananajskiej. A oni tutaj prób, prób, próbujemy ich trochę usprawiedliwić, że, że, się, że się bali. I wydaje się, że faktycznie w naszym życiu też tak jest, że możemy, gdybyśmy mieli racjonalnie czekać na moment, kiedy możemy sobie odpocząć, kiedy nie musimy już się już o nic martwić, to taki moment nigdy nie nastanie, że zawsze będzie jakieś zmartwienie, zawsze będzie jakiś strach, nigdy nie będziemy przygotowani, nigdy nie będziemy mieli zabezpieczonego wszystkiego. Ale wydaje się właśnie, że potrzebna jest mimo wszystko w tym momencie jakaś taka wiara, że że nie jesteśmy w tym świecie sami, że Pan Bóg, jest, 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 że jest ten Pan Bóg, który również się o nas troszczy i że to nie w naszych rękach, nie w naszej sile jest całe powodzenie, ale że musimy się też na Niego zdać. Ja to próbuję przenieść na nasze czasy. Na przykład Bóg mówi, odpocznij siódmego dnia, a człowiek mówi, Panie Boże, to jest niemożliwe, pracę stracę, rodzina umrze. Ja słyszałem to od wielu ludzi, którzy postawieni wobec po takiego wyboru mówią: no Nie da rady, to jest fajne, takie jest z Biblii, takie jest przekazania, ale po prostu są obiektywne powody, dla których ja tego nie mogę zrobić. Panie Boże, czego to do mnie żąda, skoro to jest niemożliwe? Więc to jest myślę bardzo ważna rzecz: jeśli Pan Bóg mówi idź w jakimś kierunku, to zapewnia środki, abyśmy doszli z punktu A do punktu B, z znaczy, ten obraz jest bardzo taki klarowny w pewnej w ukazaniu pewnych postaw ludzkich. Bo mamy dziesięciu, którzy zajmują postawę bardzo taką negatywną i taką bardzo destruktywną, ale jest dwóch, którzy mają zupełnie inne zdanie, zupełnie inne, patrzą na te same rzeczy. Ocena jest totalnie inna i można by postawić pytanie, co sprawiło, że Kaleb i Jozue stoją po tej właściwej stronie i decydują się i przedstawiają te sprawy we właściwy sposób, a tamta grupa nie. Gdyby tak sięgnąć troszeczkę głębiej, moglibyśmy powiedzieć i chyba to jest przyczyna, że Kaleb i Jozue bardzo czynnie uczestniczyli i byli... Bardzo uważnymi obserwatorami działania Pana Boga w ciągu tych, tych, tych dwóch lat prowadzenia ich przez Pana Boga. I cieszyli się tymi wszystkimi, znaczy trudno mi jest powiedzieć, ale tak sobie to wyobrażam, że dostrzegali, że nie są sami, że Pan Bóg naprawdę jest wielki, potężny, dostrzegali Boże działania, umieli je docenić, być wdzięczni i w pewnym momencie ta, ten sposób postępowania sprawił, że przenieśli, że mu nawet ta góra będzie do pokonania. Dla niektórych ktoś zobaczy kamyk i mówi: Nie, nie będę tą drogą szedł. Kot mi przebiegnie czarną drogę. W pewnym momencie niewłaściwy sposób podejmowania czy myślenia wcześniej wydaje taki właśnie owoc. Więc myślę, że może to jest taka lekcja troszkę szersza, żebyśmy poparli, jak spoglądamy na możliwości Pana Boga. Czy Pan Bóg rozwiąże nasze problemy? Czy rzeczywiście my musimy sami to podejmować i walczyć? Czy... I to jest jakby taki klucz, bo oni myślę, że myśleli, że z ludzkiego punktu widzenia by przegrali. Czyli jak gdyby odsunęli. Mo... Odsunęli kogoś, kto tak naprawdę cały czas im, im towarzyszył. Więc warto jest, czy mnie towarzyszy Pan Bóg w moim życiu. Bo jeżeli towarzyszy i mamy tego świadomość, to wtedy jest, te, te decyzje nawet trudne jest łatwiej podejmować. Tak, niesłychane jest to, że w tym momencie, kiedy już są już u samych granic Kanaanu, mówią, jesteśmy gotowi wrócić z powrotem. Tam, skąd przyszliśmy. To jest niesamowite. Wiecie, ponoć od bram samego raju, tak ktoś powiedział, prowadzi jeszcze droga do piekła. Człowiek wierzący w nas jest tak blisko zbawienia, Podejmuje decyzje, wiele przeżyje z Bogiem, a potem w pewnym momencie mówi: No nie, nie dam rady, ja, ja zawracam, wracam do tego, co było. O tym za chwilę już będziemy mówili, szukając tych właśnie analogii, jeżeli, ale jeżeli jeszcze mhm. można, to też ukazuje nam prawdę o nas, ludziach, na co, na co łatwiej jest patrzeć. Łatwiej jest patrzeć na rzeczy złe, takie, które gdzieś nas przytrzymują przy Ziemi. Trudniej jest optymistycznie patrzeć, pozytywnie pielęgnować takiego dobrego ducha. To jest tutaj bardzo dobrze ukazane. Mm -hmm. No właśnie, znów Pan Bóg interweniuje, o tym za chwilę. Ale moi drodzy, czy nie macie wrażenia, że w tej historii widzimy, że bunt przeciwko Bożym przywódcom jest utożsamiany z buntem przeciwko, przeciwko Bogu. Bunt dotyczył jakby Mojżesza, a podważał jego autorytet, Bóg mówi, oni się buntują przeciwko, przeciwko no. mnie, podważając autorytet Mojżesza. Wiemy, że faktycznie było już bardzo blisko ukamienowania tych, tych liderów ówczesnego kościoła. No, mnie się to jeszcze nie zdarzyło, więc myślę, że żyjemy w dobrych czasach. Jeszcze nikt nie chciał mi zrobić w kościele fizycznej krzywdy, ale w pewnym momencie Pan Bóg mówi tak, okej, okay, Mojżeszu, skoro jest tak, jest tak źle, Zacznijmy wszystko od nowa. Mam pomysł, zacznijmy wszystko od nowa. Ja tych ludzi wytracę i zaczniemy znowu od, tej, od tego małego początku. Jak, jak reaguje Mojżesz na taką no, propozycję, którą składa mu sam Pan Bóg? Znowu tutaj mamy ukazane, jakim niesamowitym człowiekiem, przywódcą jest Mojżesz. Nie zgadza się na coś takiego. Mówi, Panie Boże, jak to by było, gdybyś, gdy wszystkie ludy się dowiedzą, w jakim świetle Ty zostaniesz postawiony. Odpuść winę tego ludu, wstawia się za ten naród. Niesamowita postawa w tych okolicznościach, w takiej sytuacji, to, co wcześniej już mówiliśmy o tym, jakim mm -hmm. był przywódcą, a to jeszcze tylko wypukla i podkreśla. Staje się Mojżesz taką figurą na Jezusa. tak? Tutaj widzimy Jezusa, który również jakby wstawia, orientuje się za nami. Na to, na to można też spojrzeć z drugiej strony i powiedzieć, że Pan Bóg uczy tutaj, e, słuchajcie, że Was wybrałem, że jesteście wybrani i Wam tyle dałem. Jeżeli tego nie przyjmujecie, słuchajcie, jak łatwo możecie to utracić. Znaczy, to jest ta, ta, ta sama propozycja, no Panie Boże, to tak nieładnie, tyle pracy włożyłeś, ale Pan Bóg mówi, zobaczcie, ale jeżeli nie doceniasz tego, nie chcesz tego zaakceptować, zobacz jak niewiele trzeba, żebym w tym momencie, ja mam inną drogę wyjścia, mogę skorzystać, więc z jednej strony patrzymy na Mojżesza, ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg nieraz mówi słuchajcie uważajcie, bo naprawdę możecie stracić coś, co że to nie jest tak, tak trudno, ta droga buntu doprowadza do straty, dobrze, że Mojżesz zajął taką postawę i Pan Bóg zrealizował to, co miał zrealizować, ale jakby tam u, ujął tam pewną taką właśnie myśl, mówi słuchajcie, nie lekceważcie, nie idźcie drogą buntu, bo naprawdę możecie odpaść, zostać odrzuceni. Mogę wybrać innych i wtedy uważajcie. A nie macie wrażenia, bo kiedyś spotkałem się z taką opinią, że w tej historii Mojżesz jest bardziej miłosierny od samego Boga. Co sądzicie o takiej opinii? No, mimo wszystko Pan Bóg Pan, pan Bóg po, po, podjął się prowadzenia dalej tego ludu i cierpliwie przez te do tych 40 lat ich prowadził i dał im tą ziemię, którą obiecał. Aczkolwiek tutaj czasami wydaje się, że Pan Bóg rzeczywiście spra sp sprawdza i pokazuje. Myślę, że to jest świadctwo dla nas przede wszystkim, żebyśmy my, z perspektywy czasu czytając, to widzieli, jaka postawa powinna być przywódców, y jaka postawa uniżenia również każdego z nas. Później Pan Jezus to potwierdza, że jeżeli ch ktoś chce być wielkim, niech będzie sługą waszym. I z kolei pokazuje, że również ci, którzy chcieli być tymi. Y Chcieli kierować tymi de facto losami narodu, chcieli powiedzieć, że no teraz wracamy, bo sami już nie mamy czego szukać w tym kanale, że to oni właśnie byli tymi, którzy, pog którzy poginęli. To była też swoista próba dla Mojżesza w tym momencie. I w naszym studium jest taka myśl, że w tym momencie okazało się, ile tak naprawdę wart jest Mojżesz. Więc to też było wypróbowanie Mojżesza w pewnym sensie. Tak, on, on mimo, mimo tych doświadczeń, nie stracił tej wizji. Boga, jaki mu się kiedyś objawił, jest Bóg. Ja jestem Bogiem miłosiernym, tak? Jestem Bogiem miłującym. I on widzimy, że mimo tej zapowiedzi pana Boga, on wciąż wierzy, że jednak Bóg jest tym, jak mu się wcześniej objawił, nie zwątpił w Boga, w jego charakter. Moi drodzy, i teraz kolejna ciekawa rzecz, bo skoro tak, kiedy już Pan Bóg im przebacza, oni mówią, okej. Okay, to był nasz błąd, ale teraz pójdziemy tam, gdzie nam kazałeś pójść. I znów to zostaje źle źle ocenione. No właśnie, czy gdybyśmy zajrzeli do 14 rozdziału, wydaje się, że 39 po 45 wie, że coś się zmienia w postawie, w nastawieniu ludu Bożego po tym właśnie trudnym doświadczeniu. Otrzymują Boże przebaczenie, aczkolwiek Pan Bóg mówi: OK, ja Wam przebaczam, ale konsekwencje tego będą trwały. Te 40 dni badania Ziemi, niedowierzania, zamieni Wam na 40 dni, 40 lat wędrówki. Moi drodzy, ale, ale czego dowiadujemy się jeszcze właśnie z tego sprawozdania, 14 rozdziału, 39 po 45 werset, gdyby ktoś mógł to przypomnieć jeszcze? A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, Lud bardzo się zesmucił i wstali wcześnie rano i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc, teraz gotowiśmy, pójść na to miejsce, o którym mówił Pan. Myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przeskoczyć, przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i padniecie od miecza, ponieważ obróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak upierali się, aby wejść na szczyt góry, ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu, a melekici zaś i kannejczycy mieszkający w tych górach zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Hormy. Czego możemy nauczyć się z tej historii? Pan Bóg mówi, idźcie na początku. Oni mówią, nie, nie pójdziemy, boimy się. Potem Pan Bóg mówi, nie idźcie, nawet nie wolno wam iść. Oni mówią, a teraz jesteśmy gotowi pójść, teraz pójdziemy i rzeczywiście... Poszli i, i, i spotykali bardzo ciężkie doświadczenie. Tym razem czytamy o wielu ludziach, którzy zginęli z rąk ich, ich, ich wrogów. Jak zrozumieć, czy to, jest, czy, czy to była właśnie wiara, czy, czy może znów jakaś forma buntu? Może tutaj warto by było wspomnieć, że należy bardziej otworzyć się na słuchanie, bo wtedy, kiedy Bóg mówi, to nie słuchają, tylko kierują się swoimi emocjami. I jeszcze werset 20, wszyscy, którzy szem, 29. Wszyscy, którzy szemraliście przeciw mnie, poginiecie na pustyni. Yy, widzimy tutaj odpowiedzialność za słowa. Czasami w emocjach. Widzimy, że tutaj wiele rzeczy w emocji. Bóg zwraca uwagę na to, co jest wypowiadane. I w tym momencie to, co wypowiadają, zwraca się przeciwko nim. Z tym, że ta postawa, którą później reprezentują, no to jest taka postawa już yy, zarozumialstwa, ponieważ... Nie chcą konsekwencji tych grzechów. To nie jest taka postawa pokory, uniżenia się, że tak faktycznie, tak jak tutaj mówiliśmy o Aronie, że, że źle zrobiłem, tylko jest mi niewygodnie, bo dosięgnie mnie to, na co zasłużyłem, co, co sobie zawojowałem. Tak, bardzo dziękuję. Często nie widzimy tej różnicy pomiędzy wiarą a zrozumialstwem. Może na tym ona polega, że wiara opiera się na obietnicach Bożych, a zrozumialstwo wynika chyba z wiary. We własne siły człowieka i tego człowieka właśnie niespokojnego, zbuntowanego i grzesznego. I podążaniu własnymi grzesznymi, za własnymi grzesznymi pragnieniami, porządliwościami. Tak, moi drodzy, może już na koniec. Właśnie po co ta historia? Po co Paweł tak ciekawie podsumowuje tą wędrówkę, która w jakimś sensie staje się historią, pewną figurą na doświadczenie dzisiaj i nas, wierzących w Chrystusa. Paweł mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestodze dla nas, którzy żeśmy się znaleźli u kresu wieków. Moi drodzy, możemy się uczyć na własnych błędach, ale ponoć lepiej uczyć się na błędach cudzych. A po to mamy Biblię, po to mamy te, te smutne historie, doświadczeń ludzi, abyśmy nauczyli się w naszym podążaniu do wieczności, w naszym podążaniu do... Wiecznego kananu na błędach tych, którym to zajęło aż tak wiele czasu, 40 lat, a przecież mogło być dużo, dużo y, krócej. Chcę podziękować tutaj moim przyjaciołom za udział w tym y, studium. Dziękuję także naszym widzom. Przypomnę, że tematem naszego kolejnego studium to korzenie niepokoju. A chcemy zakończyć to nasze wspólne spotkanie modlitwą do Boga. Skłońmy nasze głowy. Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że przemawiasz do nas, uczysz nas, że prowadzisz nas i chcesz, abyśmy byli mądrzejsi też o doświadczenia innych ludzi, którzy kiedyś żyli, którzy popełniali tyle błędów, abyśmy... My w swoim życiu bardziej ci ufali, nie popełniali takich samych błędów, abyśmy Panie skorzystali z tego. Dlatego prowadź nas w tym, abyśmy dążyli do dobrych rzeczy zawsze z Tobą. W imieniu Jezusa proszę o to. Amen. Amen.